Igor, wiemy, że planujesz przeprowadzkę do Polski i moje pytanie brzmi, czy nie będzie ci trudno zostawić tamto dotychczasowe życie, znajomych, rodzinę? Rodziny to na pewno. A przypomnij, twoi rodzice mieszkają właśnie tam, czy są tu w Polsce? Mieszkałem właśnie w Anglii. No ja praktycznie w Anglii mieszkam całe życie i znajomych na pewno też trudno będzie trochę zostawić, ale to tak naprawdę trzeba wsiąść w samolot i przylecieć, to nie jest nic już trudnego i ja zawsze chciałem do Polski wrócić, moi znajomi zawsze to wiedzieli i po prostu to będzie przygoda, nie? Coś takiego bardziej poważnego, żeby stworzyć razem życie i znajomi zawsze mogą dołączyć później, nie? Teraz masz tym większy powód, żeby być w Polsce, no bo wiadomo, miłość, ale widziałam twoją jedną wypowiedź, że nawet gdybyś nie znalazł w programie tej miłości, to tak czy siak chciałbyś zamieszkać w Polsce. Dlaczego? Przecież z założenia wydaje się być Anglia lepszym krajem niż Polska, tak się wielu ludziom wydaje. Dużo osób właśnie na to patrzy i myśli, że Anglia ma, nie wiem, chodniki ze złota, a to w ogóle nie jest prawda. Polska jest właśnie piękna, dzięki też Magdzie poznałem właśnie urok Warszawy. Co ci się najbardziej podoba w Warszawie? Co mi się... Arkadia bardzo fajna. Arkadia mi się podobała. Ale bardzo mi się podobała. To był shopping grany. Tak. Taki też przeżył ze mną zakupy, więc jest dobrze. Ale pomaga, doradza chociaż? Pomaga, doradza. No dobra. Nosiłeś mi wszystkie torby. To racja. Nosił mi wszystkie torby. I załóżmy jedzenie polskie. Jest w ogóle jakość wszystkiego... Proste wejście do takiego supermarketu w Polsce jest zupełnie czymś innym niż w Anglii, nie? Wszystko jest takie czyste, ładne w Polsce. A twoi rodzice jak zareagowali na informację, że właśnie chcesz wrócić do rodzimego kraju? Oni są z tego faktu zadowoleni? Tak, w 100% właśnie Magda wczoraj w swojej mamie mówiła o tym, że razem będziemy mieszkać, ja swoim rodzicom wczoraj mówiłem to samo i każdy zadowolony jest. Rodzice też by na pewno chcieli wrócić, może na emeryturę wrócą do Polski. No i wtedy moglibyście być wszyscy razem. Tak, tak. Takie pytanie w tym temacie na sam koniec. Jak Anglicy wymawiają twoje imię i nazwisko? Igor normalnie, a nazwisko Lubkowski. Lubkowski, jak? I co, i ty też już zacząłeś się tak przedstawiać mieszkając tam? Tak, z racji, że oni w ogóle ł nie mają i ja tak naprawdę... Ja nawet nie wiem w ogóle, jak w programie byłem przedstawiony, czy jako Lubkowski, czy Łupkowski, bo tak się przyzwyczaiłem do mówienia Lubkowski cały czas. A która wersja podoba ci się najbardziej i jak byś chciał być przedstawiany? Jako, no dajmy Łupkowski, nie? Okay. Łupkowski, tak jest w paszporcie, niech tak zostanie.